Siema, siema, o tej porze pora na flesza. Do popularnego w ostatnim roku Cult of the Lamb nadchodzi duża aktualizacja. Relics of the Old Faith skupi się na dodaniu zawartości po ukończeniu gry, w tym nowego fabularnego trybu postgame, możliwość wyprowadzania ciężkich ataków, a także system reliktów, które dadzą nam przewagę w walce z przeciwnikami. Ponadto gracze doczekają się przybudowanych lokacji, wariacji znanych przeciwników, nowych rodzajów wiernych oraz trybu fotograficznego. Update'y spodziewać się można już 24 kwietnia w poniedziałek. Inspirująca się sukcesem Black Souls, popularna i wysoko oceniana Souls-like'owa platformówka Blasphemous doczeka się kolejnej części. Blasphemous 2 otrzymało w ostatnim czasie zwiastun. Będzie to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej, wyposażona w bardziej rozbudowane elementy gatunku Metroidvanii. W ręce graczy oddane zostaną nowe ataki, kombosy oraz finishery. Tytuł ukaże się jeszcze w tym roku na Nintendo Switch, najnowszych konsolach Sony i Microsoftu oraz na PC. Unreal Engine 5 kontynuuje budzenie w graczach zachwytu grafiką, ponieważ w ostatnim czasie w sieci głośno o tytule Unrecord. Ma być to taktyczny FPS z unikalnym systemem celowania oraz wyborami dialogowymi, a świat przedstawiony będzie z perspektywy kamerki przyczepionej do postaci, niczym na nagraniach z interwencji policyjnych. W Unrecord największy zachwyt budzi jednak grafika. Ta swoim realizmem przewyższa nawet najnowsze tytuły, choć pojawiają się i plotki, jakoby przedstawiony w internecie gameplay był jedynie prerenderowaną scenką. Niemniej jednak, na ten moment wiadomo, że tytuł wyjdzie na pecety, nie znamy natomiast daty premiery. Dziś miała miejsce premiera fabularnego dodatku Burning Shores do gry Horizon Forbidden West. Wraz z nim przygody Aloy przenoszą się do ruin byłego Los Angeles na archipelagu wysp klanu Tenactów. DLC wprowadza oczywiście dużo nowej zawartości, jak na przykład Waterwinga, mechanicznego wierzchowca pozwalającego na zwiedzanie głębin oceanu oraz przebijanie się przez specjalnie przemodelowane na te potrzeby chmury. Ponadto Aloy zyska także nową umiejętność, doskakiwania do powalonych wrogów w celu ich dobicia. Dodatek kosztuje obecnie 89 zł i nabyć go można jedynie na platformie PlayStation 5. Nadchodzące Diablo 4 doczeka się być może kolejnych beta testów. Sugerować może to kilka wpisów na Twitterze, gdzie w odpowiedzi na post jednego użytkownika chcącego spędzić więcej czasu z tytułem, Blizzard odpowiedział, że, cytuję, da się to załatwić. Oliwy do ognia dolały także odpowiedzi dwóch pracowników Blizzarda, którzy zostawili pod wpisem budzące oczekiwania gifowe reakcje. Cała sytuacja wzbudziła oczywiście zainteresowanie graczy i choć na ten moment nie wiadomo, czy kolejne beta testy się odbędą, to w momencie publikacji tego flesza Blizzard przeprowadza specjalny stream, na którym oprócz szczegółów dotyczących endgame'u, potencjalnie doczekać się możemy wyjaśnienia wszelkich plotek. Od wczoraj w Early Accessie dostępna jest nowa produkcja, Survival Fountain of Youth, czyli survivalowa gra przygodowa odbywająca się w XVI wieku. Akcja skupia się na poszukiwaniach tytułowej fontanny młodości, a produkcja zachęca do wypróbowania typowymi dla survivali mechanikami eksploracji terenu, zbierania zasobów, zaspokajaniem podstawowych potrzeb czy walki z chorobą. W Fountain of Youth poruszać można się na wielu jednostkach pływających, w tym prostych tratwach, a także pełnoprawnych okrętach, które wykorzystamy do przemieszczania się pomiędzy 15 różnymi oferowanymi wyspami. Tytuł jest obecnie dostępny na platformie Steam. Jakby nie było, było bardzo miło, ale to już wszystko na dziś. Na razie.